sobie notuję na bieżąco przemyślenia, które mam. I podzielę się z wami jednym z nich. Roboczo bym to nazwał poselstwo być podwaliną prawdy. Wiecie, mam takie obserwacje od momentu, jak się nawróciłem, jak narodziłem się na nowo, że bardzo często ludzie, którzy spotykają Jezusa, i to jest piękne i to jest oczywiste, zaczyna w nich być widoczne światło. To światło widać z daleka, ono ich rozpala, zmienia się ich wzrok, zmienia się ich mina, zmienia się ich zachowanie. Widać z daleka, że wydarzyło się coś dużego, coś prawdziwego. Ale następnie nie każda z tych osób jakby podąża w praktyce w całości za Jezusem. Bardzo często takie myślenie, że Jezus coś załatwi, doprowadza wiele osób do takiego miejsca, że zaczynają być zawiedzeni. Zawiedzeni Bogiem w takim rozumieniu, w jakim oni przyjęli, że On jest. Zaczyna być takie rozczarowanie. I ten początkowo święty wzrok zaczyna zastępować religijna maska. Głęboki, pełny uśmiech. Ale tak naprawdę to jest wycofanie z życia, to jest krok do tyłu, to jest spłycenie zagadnienia. Jaka jest podstawa? Podstawa zawsze jest taka sama, tak? Podstawa zawsze jest taka sama. Tą podstawą jest nieprzyjęcie jakiejś Bożej prawdy. Nieprzyjęcie jej. Czytałem sobie ostatnio Księgę Ezechiela, przeczytam ten fragment, 8:16. To jest jedna z wizji Ezechiela. I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około 25 mężów. W świątyni Pana. 25 mężów. Ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi, oddawali pokłon słońcu. Te 25 osób, oni byli w świątyni, ale oni czcili jakieś zupełnie inne prawdy. Kawałek dalej, w 9 rozdziale, w 6 wersecie, jakby dalej widzenie Ezechiela, tak? Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, i dzieci, i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie. A rozpocznijcie od mojej świątyni. I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed tym przybytkiem. Słuchajcie, to potwierdza to, co jakby wielokrotnie by było mówione, że sąd Boży zawsze zaczyna się od domu Bożego. Sąd Boży zawsze zaczyna się od domu Bożego. Ja pamiętam, jak pierwszy raz przeczytałem Biblię i to był jeden z takich wersetów, jedna z takich prawd, która bardzo mocno mnie dotknęła osobiście, którą od początku zacząłem przerabiać. To było to, kiedy doszedłem do tego, że Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. Filarem i podwaliną prawdy, tak? To jest to słowo podwalina, hedrajoma, utwierdzenie, podwalina, podpora. Co to oznacza? Żeby jakaś prawda, żeby ona rzeczywiście żyła, to ona musi być prezentowana przez Kościół. Skoro jesteśmy jej filarem, jesteśmy podwaliną tej prawdy, to znaczy, że nikt inny nie będzie jej prezentował. Jeśli Kościół nie będzie w praktyce prezentował prawd Bożych, nie będzie nimi żył, to one runą. One nie będą widoczne, nie będą widoczne dla tego świata. Bo Kościół ma je podpierać, czyli ma je prezentować, ma je zanosić.
mnie bardzo mocno to dotknęło, bo zacząłem sobie uświadamiać, że to jest jakby kolejny obszar odpowiedzialności. Że kiedy my rzeczywiście kochamy tych ludzi, kiedy my chcemy dotrzeć do nich z Ewangelią, tak naprawdę, to jeśli my nie staniemy w miejscu prawdy, jeśli my nie będziemy prezentowali tej prawdy, to ona w ogóle nie będzie widoczna. To będą jakieś mrzonki, których nie ma. Tak? I to dotyczy zarówno Kościoła, jak i zarówno Kościoła jako całości, jak i nas, każdej z tych osób. Jeszcze jest jeden fragment, który sobie rozważałem i który się mocno z tym wiąże. To jest historia też, która mnie dotknęła. To jest historia króla Jozjasza. O Jozjaszu jest napisany w Biblii taka informacja, że nie było wcześniej przed nim takiego króla, który by wrócił do Pana z całego serca swego i ze wszystkich swoich sił. Nie było wcześniej takiego, co by wrócił. I tu jest jakby fajna analogia, którą ja sobie widzę. Jozjasz panuje. Tam jest opisane, że jakaś historia, widać, że kręci się cały taki system polityczno-religijny, tak? Oni coś tam robią, jakieś roboty w ogóle w świątyni Pana, coś tam się dzieje, jakieś wypłaty. Czyli teoretycznie jest jakiś ruch, ale to jest ruch religijno-polityczny. Co to w ogóle obrazuje? Co to obrazuje dla nas? Dla nas to tak naprawdę obrazuje, że my mamy bardzo często różne toki myślowe. Różne toki myślowe, w których gdzieś tam sobie głęboko tkwimy, tak? I to wszystko teoretycznie, wiecie, wiele osób mówi tak, wszystko próbuje ubrać Jezusa, że to jest związane z Jezusem, bo generalnie jestem w Kościele. Oni też kręcili sobie, to mnie bardzo dotyka, możecie sobie to przeanalizować, to jest w ogóle druga Księga Królewska, 22 rozdział, cała ta historia. I oni się też kręcą, oni się cieszą, jakieś tam mają być wypłaty za jakieś roboty, kapłani i tak dalej, to wszystko teoretycznie żyje. I nagle Jozjasz, on się dowiaduje, że gdzieś tam znaleziono zapomnianą przez wszystkich księgę zakonu. Zapomnianą przez wszystkich. Tak? Czyli co to dla nas oznacza, tak? Tkwimy sobie w jakichś tokach myślowych i nagle dowiadujemy się, że istnieje jakaś prawda Boża. Jest jakaś prawda Boża w danym temacie. Co dalej robi Jozjasz? Co on dalej robi, tak? On postanawia się z nią zapoznać. Czyli najpierw się dowiedział, że ona jest, tak? Nie znał jej, tkwił się w tym całym systemie religijnym, religijno-politycznym, tak? Dowiedział się, że jest ta prawda Boża, postanawia ją poznać, tak? Z nami jest tak samo. Kiedy tkwimy w jakichś tokach myślowych, dowiadujemy się, że jest jakaś prawda Boża, to ten pierwszy bardzo ważny etap, to jest ta decyzja, że my postanawiamy ją poznać. Poznać tą prawdę Bożą, w ogóle zobaczyć, jak ona brzmi. Co robi dalej Jozjasz, tak? On w ogóle odnawia przymierze. On się zorientował w ogóle, jak bardzo oni zboczyli, jak bardzo w ogóle skręcili. To teoretycznie musiało być piękne. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, wiecie. Roboty w świątyni, w ogóle nakłady, piękne rzeczy, w ogóle rozliczenia, wow. Tylko on teraz zapoznał się z tą prawdą Bożą, z tą księgą zakonu, tak? Dla nas to jest konkretna prawda Boża, która obowiązuje. I on odnawia przymierze. Czyli ten kolejny etap dla nas, tak? Czyli decyzja o przyjęciu tej prawdy i o życiu zgodnie z tą prawdą. Życiu zgodnie z tą prawdą. Jaki jest skutek u Jozjasza? Nie będę tutaj długo mówił o Jozjaszu, tak? On robi czystkę w całym kraju z wszystkich bałwanów, z wszystkich wróżbitów, tak? Czyli dla nas oznacza to samo. Przyjęcie tej prawdy Bożej powołuje usunięcie bałwanów, zastąpienie tych fałszywych toków myślowych, które mogą być pięknie ubrane, religijnie mogą być pięknie ubrane, tak? Ale prawdami Bożymi, z których w ogóle płynie moc do naszego życia. Wiecie, i to... Ja wiele razy to wam mówiłem, że ja się lubię w ogóle przeglądać też w takich sytuacjach i patrzeć, jak ja w ogóle mierzę się z pewnymi prawdami Bożymi. Ja się... Dzieliłem się już z wami, zresztą i ja, i moja żona, że ponad 10 lat temu mieliśmy kryzys w naszym małżeństwie. To było zanim jeszcze spotkaliśmy się z Jezusa, zanim się nawróciliśmy. Postanowiliśmy w pewnym momencie, że wracamy, odbudowaliśmy
nasze małżeństwo, zaczęliśmy żyć dalej. Ale wiecie co? Jakoś po tym powrocie nie potrafiłem mówić do niej tak, jak mówiłem kiedyś. Kiedyś byliśmy prosiaczek i puchatek. A po powrocie miałem kartofla w gardle. I ja wam teraz mówię prawdę. Nie wtedy, kiedy człowiek się przymila jeden do drugiego, bo chce seks uprawiać. Tylko staje. I nie mogę. I to przeżywałem. Praktycznie to przeżywałem. Jest we mnie w ogóle blokada, tak? Jest we mnie blokada. Wiem, że nie mogę. W ogóle jest mi z tym źle. Bo chcę pójść z tym w ogóle do przodu. Wiem, że to jest w ogóle chore. Ale zaczynam grzebać. Zaczynam w tym grzebać. Zaczynam się temu przyglądać. Co jest tego podstawą? Jest jakaś rana. Obwiniałem ją i siebie. Pomimo, że wróciliśmy do siebie, winiłem ją i nie mniej winiłem siebie. Byłem rozczarowany. Tak naprawdę nie wybaczyłem nam tego, co się stało. Nie wybaczyłem nam. Wziąłem to na tapetę. Zacząłem się temu przyglądać. Zacząłem w ogóle, jak już to nazwałem, jak zobaczyłem to, nazwałem. Słuchajcie, to rozwaliłem. Dzisiaj co prawda nie jesteśmy prosiaczkiem, puchatkiem, ale ponieważ wiemy, że słowa mają moc. Był taki czas, że ja się stałem jak puchatek. Jak tak moja żona by mówiła, ale gdybym nie przeskoczył tego, elementu, w pewnych tematach, ja bym w ogóle nie poszedł dalej też w małżeństwie. Wiecie, kiedyś, jeszcze przed nawróceniem, słyszałem historię, jedna z osób, która przyprowadziła mnie, która głosiła mi Chrystusa, mówiła mi, była 16 lat po ślubie, a ja miałem wtedy właśnie, przeżywaliśmy kryzys. I ona powiedziała do mnie, każdy kolejny rok nawrócenia jest taki piękny i cudowny. A ja stałem i myślę, kłamiesz, ściemniasz mi, wrzucasz mi takie tematy w ogóle, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Dzisiaj jak rozumiem. Dzisiaj tak jest, jesteśmy 14 lat po ślubie i ja nigdy Julity tak nie kochałem, nigdy nie czułem się tak kochany. Ale ja po drodze musiałem się realnie zmierzyć z pewnymi prawdami Bożymi. Mogłem pozostać w swoich tokach myślowych, tak, które miałem, w jakimś tam systemie religijnym dalej tkwić, ale kiedy zobaczyłem, że jest ten problem, jest jakaś rana, ja przyjąłem w ogóle prawdę Bożą w tym temacie. Przyjąłem w tym temacie uzdrowienie w ogóle. I to w ogóle nam zapewniło zwycięstwo. Amen.